tworzymy pierwszą w Polsce blogową platformę korporacyjną. Kiedy rok temu zaczynałem blogować, byłem pełen obaw, czy będziecie chcieli w ogóle ze mną rozmawiać i czy interesuje Was dokładnie to samo, co interesuje mnie, czyli rynek telekomunikacyjny. To były pionierskie czasy. Przeszliśmy przyspieszony kurs reporterski i redaktorski i już po pierwszym roku zostaliśmy docenieni. Dostałem nagrodę za najlepszy blog korporacyjny, Konrad został człowiekiem roku Briefa, a za całą platformę blogową zgarnęliśmy złote spinacze. Z perspektywy tych 5 lat widać, jak wiele działo się fascynujących rzeczy. A my, jako blog, byliśmy w środku tych wszystkich wydarzeń. Własne formaty internetowe stworzyliśmy z myślą o naszych internetowych odbiorcach, czyli o Was. Lubicie, kiedy Was zaskakujemy, ale wciąż chcecie więcej, więcej i więcej. A teraz trochę blogowej kuchni, czyli pod i łzy. Mamy świetny tekst, wykuliśmy go na pamięć i nic prostszego, żeby go płynnie wyrecytować do kamery. Tak, tak, brzmi banalnie, ale sami zobaczcie. Smurfy były moją ulubioną dobranocką. Jeszcze raz. Obiecuję, że w przyszłym roku dam się Wam ograć. Nie. Mamy grupę marzeń. Polska zagra z Rosją, z Grecją oraz... Teraz zapomniałem. Dobrze? Mam mi humor poprawić. Dziękuję, specjalnie dla Ciebie, Róż. Zapraszamy na Facebooka, gdzie będziesz mógł zobaczyć swoje zdjęcie w największej mozaice w... Nie, to jest bez sensu. To jest... 23 tysiące ludzi w rytm... Czyli co, wszystko od początku? Cześć. Cześć. Próbowałeś takie... Jakie emocje Maryska. Po festiwalu? Emocje, petarda, Halina. Uczymy się sadzić drzewka, czerpać papier. Sadzić drzewka. Pociąg, z którego mieliśmy, który mieliśmy właśnie odjechać, sru. Za dużo kombinuję. Zobaczcie, jaki kącik pomalowaliśmy my. Redakcja bloga... Jak my się teraz nazywamy ten blog? Wspaniali ludzie nie powrócą. Nie powrócą. O matko, jak ja fałszuję już. Bartek, tak, nie, to super, ta kara jest zaliczona na piątkę. Niedawno zostaliśmy nagrodzeni tytułem Marka Przyjazna Blogerom. To było pełne zaskoczenie, ale trochę bez fałszywej skromności. Tytuł dostaliśmy słusznie, bo blogosferę kochamy i solidnie ją wspieramy. Na to spotkanie czekamy cały rok, my i wy. Jesteśmy jak prawdziwa włoska rodzina, wciąż się spieramy, rywalizujemy, dyskutujemy i nie możemy bez siebie żyć. Pięć lat. W tradycyjnych mediach wiek przedszkolny, w internetach jeszcze młodość, ale już pełnoletnia. Tu dziś jesteśmy. I mamy dla Was prezent. Nowe szaty naszego bloga. Dzięki, że z nami jesteście.